System EWUŚ, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy, działa od początku roku, póki co jednak sprawuje się zgodnie z zamierzeniami. Weryfikacja następuje i są już jej pierwsze efekty. Od 1 stycznia 2013 roku, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia i świadczeniodawcy wspólnie mamy narzędzie zatytułowane EWUŚ, czyli elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców, wiemy już, które osoby nie są ubezpieczone, nie mają prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, mimo to do podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarzy, pielęgniarek, położnych w postaci stawek kapitacyjnych comiesięcznie te pieniądze są wpłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia płacił więc lekarzom rodzinnym hurtowo za określoną liczbę pacjentów, a nie za realnie wykonane zabiegi czy świadczenia zdrowotne. Fundusz deklaruje jednak, że nie ma mowy o nadpłatach czy wykorzystywaniu tego faktu przez lekarzy. Taki był system i nie było możliwości innego opłacania świadczeń lekarskich. Teraz ma się to zmienić. Ten system kapitacyjny na tym właśnie polegał, że nie było możliwości, aby każdego miesiąca sprawdzać, czy dana osoba jest ubezpieczona. Załóżmy, że ktoś raz w roku bywa u lekarza, czasami raz na 2 albo 3 lata. Tak się przecież zdarza. Inni korzystają częściej i oczywiście za każdym razem muszą udokumentować, że są ubezpieczeni. Tak do tej pory było i tak jest jeszcze do końca 2013 roku. Aczkolwiek już teraz ten system elektronicznej weryfikacji funkcjonuje także w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki EWUŚ-owi NFZ dowiedział się, że w ewidencji nie ma blisko 170 tysięcy osób. To kolejna ważna informacja, którą fundusz posiada dzięki wprowadzonemu systemowi. Wnioski są interesujące. Zamiast systemu kapitacyjnego idealny byłby system zadaniowy, który pozwoliłby funduszowi na opłacenie konkretnych zabiegów. Oczywiście idealne byłoby doprowadzenie do systemu zadaniowego, to znaczy aby za, tak jak na przykład w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest, prawda, jak pacjent idzie do lekarza, to wtedy lekarz otrzymuje za to pieniądze. Natomiast tutaj, ponieważ podstawowa opieka zdrowotna zasadza się na innym sposobie finansowania nadal, w związku z tym uwzględniana była ta właśnie ewentualność, chociaż oczywiście próby weryfikacji trwały przez te wszystkie lata. Czy informacja o nadpłatach oznacza, że lekarze stracą część pieniędzy? Niekoniecznie. NFZ zaoszczędzone pieniądze planuje wydawać na nowe programy zdrowotne i profilaktyczne. Łatwiej będzie także o skierowanie do specjalisty. Kwota pełna, która w cudzysłowie zniknie jakby dla lekarza POZ-u dzisiaj po zweryfikowaniu czerwonych EWUŚ-ów, czyli za pacjentów nieubezpieczonych i nieuprawnionych do świadczeń, wróci do lekarzy w postaci nowych produktów w ramach zadaniowych lekarza POZ-u. Przy okazji Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza wszystkich mieszkańców na Dnie Ubezpieczonego, które odbędą się jeszcze w środę w siedzibach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od godziny 8 do 16. W tym czasie można załatwić wszystkie niezbędne sprawy związane z działalnością NFZ.